Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem SAFEX. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt SAFEX, czyli blockchain przeznaczony do e-commerce, czyli do handlu elektronicznego, do sklepów elektronicznych. Co ciekawe, oparty o prywatny blockchain i kryptowaluta z tego projektu działa w oparciu o algorytm proof of work, algorytm uzyskiwania konsensusu. Także również jest to waluta, która jest kolokwialnie mówiąc kopana. Także przyjrzyjmy się tak naprawdę, co tutaj pod względem technologicznym w tym projekcie ciekawego można powiedzieć. Przede wszystkim obecnie widziana na ekranie strona projektu. Lekki niepokój we mnie budzi to, że linki prowadzące zarówno do polityki prywatności, jak do właśnie warunków użycia prowadzą do pustej strony nie zawierającej żadnej treści. Co prawda tutaj polityka związana z cookiesami zawiera jakieś informacje, jednak są one dosyć ubogie i na pewno niezgodne z warunkami panującymi w Unii Europejskiej. Także myślę, że na takie tutaj może i szczegóły warto zwracać uwagę, ale przeważnie w polityce prywatności powinny znaleźć się jakieś informacje o podmiocie odpowiedzialnym i prowadzącym dany projekt, a tym bardziej, że tutaj takich konkretnych informacji przynajmniej na stronie nie można znaleźć. Także idźmy dalej, zobaczmy, co tutaj na tym projekcie się dzieje ciekawego. Jeśli chodzi o CoinPaprika, wykres na zakładce Code Progress, to tutaj widzimy ostatnią aktywność, 8 commitów właśnie w połowie listopada 2019 roku. Przyjrzyjmy się więc, co tutaj można więcej z samego GitHuba tego projektu wyczytać, a parę ciekawych rzeczy udało mi się znaleźć. Także idźmy dalej. Oczywiście projekt posiada forum dyskusyjne, na którym można tutaj zadawać pytania i mam nadzieję, że również otrzymywać odpowiedzi w zakresie właśnie funkcjonowania nie tylko technicznego, ale również typowo użytkowego tego projektu. Również mamy dostęp do Blockchain Explorera, także jakaś aktywność na blockchainie tego projektu ma miejsce. Możemy to tutaj z poziomu tej strony właśnie podejrzeć. Przechodząc na GitHuba tego projektu, w oczy nam się rzuca właśnie SAFEX, lokalizacja Libel Land. Domyślam się, że dochodzi o jakąś krainę wolności. No niemniej jednak myślę, że tutaj powinna być jakaś dosyć konkretna i przede wszystkim konkretna lokalizacja, jeśli mówimy o projekcie, który poważnie podchodzi zarówno do swoich użytkowników, jak i tym bardziej do inwestorów. Mam tutaj w sumie 28 repozytoriów, 6 z nich zostało przypiętych. Tutaj skupię się na tym głównym SAFEX Core, ponieważ tutaj pozostałe nie ma za bardzo dużo do omawiania. Przykładowo projekt GoSAFEX, czyli implementacja tego protokołu, tego blockchainu w języku Go, no jest tylko szablonem projektu, nie ma tutaj nic ciekawego. W większości katalogów znajdziemy plik README i standardowe pliki, które powstają przy wykorzystaniu właśnie frameworku do tworzenia aplikacji w języku Go. Także wróćmy do SAFEX Core. Projekt wytworzony w C++, także myślę, że dobra decyzja, jeśli chodzi o tego typu właśnie projekty. Projekty budujące blockchain tak naprawdę od początku, który ma być wykorzystywany w handlu elektronicznym. Jeśli chodzi o issues, to nie mamy tutaj obecnie nic otwartego. Mamy 19 zamkniętych. Widać, że tutaj coś jest tworzone, jakieś poprawki są wgrywane. Pull requesty.
Również nie mamy żadnych otwartych, mamy 170 zamkniętych. Można sobie je przejrzeć. Głównie takie związane właśnie z aktualizacją poszczególnych tutaj modułów wchodzących w skład całego projektu, podbijanie wersji bibliotek i tym podobne rzeczy. Kolejna zakładka Wiki. No tutaj nic ciekawego w zakresie tego projektu się nie dowiemy. Nie doszukałem się też również żadnej informacji związanej z prowadzoną polityką bezpieczeństwa właśnie w obrębie tego projektu. Zakładka Insights, widok powiedzmy sprzed miesiąca. Widzimy tutaj niedużą aktywność związaną właśnie z mergem pull requestów, czyli z dołączeniem fragmentów kodu do głównej gałęzi. Przeważnie jest to gałęź masters. I teraz to, co tutaj budzi mój niepokój w tym projekcie, to ewidentne podobieństwo kodu źródłowego do projektu Monero w dużym stopniu. Większa część plików została skopiowana z projektu Monero. Niestety nie jest to jawnie napisane i oznaczone na GitHubie w postaci właśnie forka, także zakładam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie rozwoju projektu Monero, repozytorium projektu Monero zostało skopiowane, została usunięta historia właśnie w zakresie aktywności programistów na systemie kontroli wersji Git, a następnie taka wersja została wrzucona pod nowe repozytorium organizacji Safex, repozytorium o nazwie Safex Core, i dalej jakieś prace w tym zakresie były już prowadzone. Parę plików potwierdzających moje przemyślenia w tym zakresie. To jest, widzimy jeden z plików właśnie w repozytorium Safex Core i podobny plik, a w zasadzie można powiedzieć, że identyczny w projekcie Monero. Oczywiście układ i struktura katalogów jest bardzo mocno zbliżona. Oczywiście od tego czasu, od 2018 roku, projekt Monero już też w pewnym sensie ewoluował. Jakieś zmiany w Safexie też miały miejsce, niemniej jednak podobieństwo plików, ich układ oraz treść jest na tyle podobna do siebie, że myślę, że można śmiało stwierdzić, że na pewnym etapie takie omówione przeze mnie działanie w projekcie Safex miało miejsce. Kolejny plik związany właśnie z tym i potwierdzający to, co mówię, czyli potwierdzający kopię projektu Monero. Co ciekawe, tutaj widzimy plik, proszę zwrócić uwagę, w projekcie Monero mieliśmy 24 osoby uczestniczące w tworzeniu, w edycji, w wprowadzeniu zmian tego pliku, w tym pliku. Natomiast w projekcie Safex jest tylko jedna osoba, która umieściła ten plik na repozytorium w momencie właśnie umieszczania całego kodu, całego projektu. Także myślę, że takie dosyć nieeleganckie, biorąc pod uwagę środowisko open source, zachowanie nie przystoi projektowi, który liczy na inwestorów i na klientów. Kolejna informacja, która, że tak powiem, potwierdza podobieństwo projektu Safex do projektu Monero, są to niedawne właśnie ogłoszenia związane z przejściem najpierw projektu Monero na nowy algorytm, na algorytm RandomX, algorytm do właśnie realizacji algorytmu konsensusu Proof of Work. I podobne zmiany miały miejsce również na projekcie Safex, także tym bardziej myślę, że to potwierdza fakt, że projekt Safex idzie w pewnym sensie za projektem Monero, dodatkowo bazując na jego kodzie źródłowym i jawnie tego nie prezentując na GitHubie. Z dodatkowych rzeczy mamy tutaj roadmap. Niestety ten roadmap jest w żaden sposób nieokreślony w czasie, także również te informacje, które tutaj są zawarte, są ciężkie do zweryfikowania na chwilę obecną.
i ciężkie do weryfikacji postępu prac zespołu właśnie w zakresie realizacji technicznych aspektów tego projektu. Mamy tutaj wyszczególnione, tylko czasami dosyć enigmatyczne określenia. Nie mamy żadnego wyjaśnienia, co za tym się kryje. I tak jak powiedziałem, nie mamy chociażby kwartału w konkretnym roku, w którym należałoby się spodziewać implementacji tych funkcjonalności, będąc użytkownikiem, czy też nawet inwestorem w ten projekt. Ostatnia rzecz, jesteśmy na serwisie Suffix News, czyli na stronie poświęconej wiadomościom związanym właśnie z projektem Suffix. I tutaj mamy już jawnie napisane, że po prostu blockchain projektu Suffix jest forkiem projektu Monero. Także tutaj te moje przewidywania widać są również potwierdzone na stronie związanej z wiadomościami związanymi odnośnie tego projektu. Jeśli chodzi o projekt Suffix, na ten moment z mojej strony to już wszystko. Krótko podsumowując, projekt budzi moje zastrzeżenia pod tym względem, że nie prowadzi, nie zawiera na swojej stronie żadnych danych odnośnie podmiotu prowadzącego ten projekt. Mamy pusty regulamin, mamy puste warunki użycia, nie mamy żadnych informacji tam, które obecnie prawnie są wymagane. Dodatkowo transparentność tego projektu jest według mnie zaburzona tym, że nie mamy na GitHubie jawnej informacji związanej z tym, że projekt ten jest forkiem projektu Monero. Dodatkowo po działalności zespołu projektu Suffix można jasno i śmiało określić, że podąża on za programistami projektu Monero. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dzięki, cześć.